Elu, twoja pierwsza myśl, jak się dowiedziałaś, że program Nasz Nowy Dom będzie miał nową prowadzącą i pojawiła się ta propozycja do ciebie, to co? Wiesz co, ja już nawet nie pamiętam, jaka była moja pierwsza myśl wtedy. Myślę, że byłam w takim samym szoku jak cała Polska. A kiedy potem jeszcze się okazało, że mnie zaproponowano tę rolę, to miałam taki moment, czy oby na pewno, czy ja tego chcę, czy to jest dobre posunięcie. No ale przeanalizowałam sobie gdzieś wszystkie za i przeciw, a że jestem też osobą, która nie boi się różnych zadań, to stwierdziłam, że dobra, wchodzę w to. Mi się podobało bardzo to, jak rozmawiałam z Katarzyną Dowbor, że ona powiedziała po pierwsze, że nie ma do ciebie żalu, po drugie jest wdzięczna, że prowadzisz ten program, bo ktoś ten program prowadzić musi, nie ty, to ktoś inny. I tu zupełnie rola prowadzącej nie ma nic wspólnego z jej sytuacją, bo dobrze, żeby ten program był. Miło ci było, jak usłyszałaś właśnie takie słowa chociażby od Katarzyny Dowbor? To jest na pewno bardzo miłe. I ja jestem podobnego zdania w sensie w tej części wypowiedzi, że tak naprawdę... No nieważne, czy to będę ja, czy to, bo jak nie ja, to byłby to rzeczywiście ktoś inny. Natomiast fajnie, żebyśmy się skupiali na tym, co jest clue tego programu, czyli pomoc drugiemu człowiekowi. I myślę, że to jest to, co jest w tym programie najważniejsze i co było najważniejsze przez ostatnie lata.